Cześć, ja jestem Merwo i witam was w kolejnym filmie. Tym razem porównamy sobie M4A4 versus M4A1S. Jako że po ostatniej zmianie ceny wielu z was zadawało mi pytanie: Merwo, właśnie, która M4 jest teraz lepsza, którą warto grać? Jak najbardziej chętnie na to odpowiem. Porównamy sobie te dwie meczki w tym filmie. Przy okazji zapraszam wszystkich nowych do subskrybowania mojego kanału. Jest was coraz więcej, ostatnio dużo nowych osób mnie ogląda. Witam wszystkich na kanale, zachęcam do subskrypcji. Lecimy z filmem. Swoją drogą, robienie tych napisów było o wiele trudniejsze niż sądziłem, bo z jakiegoś powodu, gdy strzelamy obok siebie w jedno miejsce na ścianie, to te pociski potem nawzajem się kasują. Musiałem kombinować z różnymi ścianami, to było bardziej pracochłonne i czasochłonne niż się może wydawać. Okay? Zaczniemy sobie od porównywania M4A4 i M4A1S. Zaczniemy od obrażeń, bo jest to dosyć ważna rzecz. Obie M4 zadają identyczne obrażenie, ale jest malutki haczyk, ok? Na większości dystansów, na prawie wszystkich odległościach, obie M4 zachowają się tak samo, tak? Strzelamy tutaj w ręce, w klatkę piersiową, raz, dwa, trzy, cztery, pięć strzałów, żeby kogoś załatwić. I tutaj M4 z tumikiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Takie same obrażenia, na takich samych odległościach, również w nogi, w klatkę, w ręce, w brzuch i tak dalej. Obrażenia są identyczne, ale M4 zwykła, M4A4, ma większy spadek obrażeń od pewnej odległości i dopiero możemy to zauważyć na bardzo, bardzo dalekich dystansach. Weźmy sobie taki przykład na DAS 2 na długiej, wywaliło mi na chwilę grę, na tego typu odległości już prawie dalej być nie może, tak? Będziemy celowali mniej więcej tutaj w rękę w ten sposób, wrzucamy moją broń, podnosimy M4A4 i teraz strzelamy, tak? Raz, jeden trafiony strzał, drugi, trzeci, czwarty, piąty, sześć hitów w ciało, żeby kogoś załatwić. Sprawdźmy, jak na tej samej odległości zachowa się M4 z tumikiem. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery dopiero teraz, tamten był nietrafiony, pięć. W pięciu hitach M4 z tumikiem załatwi na taką bardzo daleką odległość, natomiast w sześciu M4A4. Pokażę wam to najlepiej. Zabije się. Widzicie, w konsoli te dwa boty zabiłem wtedy na bliską odległość. To było 110 w 5 w obu przypadkach. Natomiast 114 w 6 załatwiałem M4A4. 105 w 5 załatwiałem M4A1S. To jest zasadnicza różnica, o czym musicie pamiętać, czyli na bardzo dalekiej odległości M4 z tumikiem zachowa się odrobinę lepiej i zada tych pocisków trochę więcej, czasami te kilkanaście obrażeń może właśnie zadecydować o czym. Zatem porównajmy obie te bronie w czterech pozostałych aspektach. Pierwszy to będzie cena, drugi to będzie szybkostrzelność, trzeci to będzie ilość pocisków i czwarty to będzie spray, odrzut, kontrola naszego odrzutu, to jak strzelamy z obu tych broni. Naprawdę obie te bronie porównywać jest ciężko, ponieważ wyboru musimy dokonać przed rozpoczęciem gry. Nie mamy do wyboru obu M4 w trakcie meczu. To jest coś, czego troszeczkę nie do końca rozumiem, w sensie jakaż tam jest decyzja Valve w tym wszystkim, żebyśmy przed tym w ekwipunku zadecydowali, którą czwórką gramy, ale z drugiej strony też fajnie, jakby taki wybór był w trakcie meczu, bo już wam tłumaczę dlaczego, tak? Zacznijmy może od ceny. M4A4 kosztuje 3100 dolarów, M4A1S, czyli ta M4 z tumikiem, 2900. I właśnie ta obniżka o 200 dolarów sprawiła, że coraz więcej osób zainteresowało się M-ką z tumikiem, zaczęli zastanawiać się, czy przerzucać się z M4A4 na M4A1S i tak dalej. Druga rzecz to jest szybkostrzelność. M4A4 667, M4A1S 600. Czyli w przybliżeniu M4 z tumikiem strzela około 10 pocisków na sekundę, M4A4 około 11 pocisków. Kolejna rzecz to pociski. M4A4 ma 30 w magazynku i 90 w rezerwie, M4A1S 25 w magazynku i 75 w rezerwie. Kiedyś ta M4 z tumikiem miała o wiele mniej pocisków, chyba 20 i 40 w rezerwie z tego co pamiętam, także jest duża poprawa na pewno na punkcie pocisków tej broni. I ostatnia rzecz, czyli odrzut. M4 z tłumikiem o wiele łatwiej kontrolować nam ten odrzut, jest on mniejszy, broń jest szybkostrzelna, no czyli generalnie naprawdę łatwiej nam tę broń kontrolować i zabijać przeciwników, strzelać full auto
i tak dalej. Myślę, że z tego opisu bardzo widać mniej więcej, która broń w czym jest lepsza, tak? Jeśli walczymy na jakąś bliską odległość, nawet średnią, to M4A4 po prostu wygra, tak? Mamy większą szybkostrzelność, szybciej zabijamy przeciwników, mamy 5 pocisków więcej, no przyda się to przy jakichkolwiek raszach i tak dalej, tak? Tutaj ta broń zdecydowanie wygra. Natomiast M4 z tunikiem jest celniejsza na dalszą odległość, możemy łatwiej sprejować, strzelać jakieś krótkie serie. Dodatkowo zadajemy troszeczkę więcej obrażeń, tak jak wam pokazałem na początku tego meczu. I na tych wszystkich dalekich odległościach M4 z tunikiem będzie nam się grało po prostu lepiej. I dlatego tutaj trochę szkoda, że nie możemy w trakcie meczu zdecydować, z jakiej broni będziemy korzystać, tak? No bo jeśli będziemy grać na przykład, nie wiem, na longu, na daście, no to M4 z tunikiem może być nam troszeczkę łatwo strzelać do kogoś w picie i grać na jakieś takie bardzo dalekie odległości. Natomiast jeśli będziemy grać na przykład na Inferno, na shorcie, no to M4A4 wygra, tak? Po co nam tam tłumik, nie musimy się chować przed kimś, wiedzą gdzie, skąd do nich strzelamy, nawet przez smoki. Mamy więcej pocisków, większą szybkostrzelność, no i łatwiej zabijemy szybciej przeciwników w ten sposób, tak? Także tutaj pytanie generalnie brzmi, czy warto oszczędzić $200, bo o tyle jest tańsza M4A1S, na punkcie troszeczkę lepszej celności i na punkcie troszeczkę większych obrażeń. Według mnie jest to ważne pytanie i wciąż nie do końca jestem pewien, która M4 jest lepsza i właśnie o to w tym wszystkim chyba Valve chodzi, żebyśmy my też nie byli pewni, żeby te M4 były mniej więcej zbalansowane. Do tego wszystkiego dochodzi AUG, który jest droższy o $200, który ma, przypominam, lunetę i który ma tę przewagę nawet od M4A1S, że z lunetą już poradzimy sobie o wiele lepiej strzelając na te bardzo dalekie odległości. Więc jeśli mamy u siebie w ekwipunku zwykłą M4, to możemy zawsze sobie kupić AUGA, jeśli chcemy się ustawić na mapie na jakąś bardzo daleką odległość. I tutaj te $200 może się wydawać dużo czy mało. W perspektywie gry myślę, że jeśli ktoś się pewniej czuje z szybkostrzelną bronią i potrafi kontrolować M4A4, myślę, że wciąż jest to lepsza broń. Natomiast jeśli ktoś może gorzej z was kontroluje odrzut, może częściej chce sprejować przez smoki lub nawet gra na trochę niższych rangach, to tam myślę, że M4 z tunikiem może się lepiej spisać, bo raz, że łatwiej będzie wam kontrolować odrzut, a dwa, przeciwnicy mogą czasem nie wiedzieć, skąd do nich strzelacie. To się jak najbardziej zdarza na niższych rangach. To by było na tyle. Dajcie znać, którą M4 gracie, która jest według was lepsza, bądź którą po prostu preferujecie lub do której macie lepsze skiny. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!